na kolejnej rajdzie, mam nadzieję już bez niespodzianek. To jest Zabrzeg już. Jademy obejrzeć, jak wygląda budowa szybkiej kolei. Na ulicy Korfantego wiadukt już zabrzyty. No i tutaj była ślepa uliczka kiedyś. Z tego co widzę, tu jakiś asfalt się pojawił dalej, koło torów. Koło tej sztreki. Ciekawie. Żeby droga miała mieć dalszy ciąg. To wygląda. To jest na dniach kładzone. Ale widzicie, tu jest taka sytuacja, że te cugi, które tutaj stoją, one pewnie jadą z Katowic do Czechowic. Na Bielsko tam pewnie kiedyś dali. Tyle, że w tej chwili ta sztreka między Goczałkowicami a Czechowicami jest zamknięta całkowicie i one tutaj przyjeżdżają i tutaj jakby zawracają. Jadą z Goczałkowic na Zabrzeg i z Zabrzega na Czechowice. Nie da się przejechać z Goczałkowic na Czechowice. Tu jest pociąg DART, TESA DART, PKP Intercity. Robi się, tu jest ulica objazdowa, aha. Czyli ona nie będzie ślepa. Na to wygląda. Tu jest dojazd do Chałupy. Fajnie. Kucia wąski ten asfalt. Pewnie będzie jeszcze tak z metr szerszy. Jakieś fajne miejscówka na rurki. Zobaczcie, to się dali ciągnie wzdłuż torów. Janki takie porobione. Ale to mogli zrobić co najmniej metr szerzej jeszcze, 4 metry, albo na 3 metry. Ale lepsze to niż nic, bo tutaj nic nie było. Żadnej drugiej. Jest rejon, tutaj była nastawnia na Ochodzie. Fajnie, że ich tutaj ten asfalt zrobili. Zobaczymy, jak to dalej idzie. W każdym razie na skrót na Czechowice ogromny.
będzie się kończyć w tym miejscu. Szkoda, bo tam jeszcze powinno być dalej do tego wiadukta. Widzę, że wał jest odtworzony. Elegancko. Jadę po tych wartepach. Jadę nie tylko jeździł na rowerze. Dali pociągnąć tę drugą, ale to co już zrobili, to już jest super. Mam nadzieję, że żadnych drutów tutaj nie będzie. Nie rozwalę opony, tak jak w piekarach. Za chwilę dwa zdania na temat opony, jaką mam założoną. Mam też dokupione dętki, także że już pany chyba już nie będzie. I tak naprawdę to no nie wiem, co się tam stało, bo myślałem, że drut jeszcze z opony będzie wystawał, a opony rzeczy sprawdzą. Nic takiego się nie dzieje. Żadnego druta tam nie było z opony. No ten był na drudze, ale innego wyciągnął. Niby tam jakoś dziurka jest, ale opona jest moim zdaniem jeszcze dobra. Jakiś cement. Powinno być tak, że ta drobka powinna być dokończona moim zdaniem. Jeszcze do tego tutaj dołączono. To jest ulica chyba Wierzbowa. To by było już całkiem bajunia. Ale nikt chyba tego tu nie zrobił. Ale tam już widzę, że w stronę mostu jest jakoś szutrówka zrobiona, zresztą była, bo tam jeździli, nie? Ale tutaj też. Więc pomału się ta inwestycja kolejowo tutaj kończy. Na tym odcinku cugi już jeżdżą normalnie. Jedynie tam ten łącznik między Goszałkowicami a Czechowicami-Wilcami. Wiadukty nowe, krawężniki. Jeszcze no, asfalt pokłaść będzie ok. Tam jakiś rowerzysta jechał. Lejo, też się tam przyjadę. Obadać sytuację, jak to tam wygląda. Wiecie, dzisiaj trochę późno, że wstał, bo wczoraj się zasiedział u kumpla w Brunowie, u Dawida. Majstrowaliśmy przy kontaktach elektrycznych. No i cośmy tam zmajstrowali, bo akurat no w sumie nie powinienem też iść, ale nie wiedziałem, że on maluje ściany. No i miał do założenia kontakty, nie? A że roba po szkole elektrycznej, no to koledze pomógł. Zresztą, że taki nasyp zrobiony, ale wał jednak jest odtworzony. Odtworzyli wał. Fajnie, jak to z tym drugą jest. Tam ten rowerzysta jechał. A on zajechał. Lub nie widzę. Jest jakoś
wie, to wszystkie nie. Tak, no to znajduje się właśnie na terenie tego wysypiska tutaj, gruzu. Szukam tutaj jakichś pozostałości, ale mnóstwo tego tutaj jest. To pewnie będzie służyło jako... O kurczę. Przecież to jest figura Chrystusa. Ewidentnie z grobu. Ale numer. To też wygląda, jakby to było z grobu. To jest dość równe. To jest żeliwna figura Jezusa Chrystusa. Kajś pewnie groby rozbierali i takie jaja. Nie widzę tutaj niczego innego. Chociaż tam widać jakiś tarasowy. To jest tarasu. Orzesz w mordę. Widzicie to? Jakiś Bartoszewski. Anna Maria Bartoszewska. Żołnierz AK 1921-2003 umarła. A ten Bartoszewski 20 lutego 1990. Kurczę, ginął w mój Geburtstag. Nie miał wtedy, ginął 5 lat. Kurczę. I co teraz? Tam figura Jezusa, ale tu ewidentnie to jest taras z grobu. Bartoszewski. Bartoszewska, żołnierz AK. Nazwisko bardzo znane, Bartoszewski. Chociaż był swego czasu Władysław Bartoszewski. Nie? Więzień Oświęcimia, minister też był taki, nie? Władysław Bartoszewski, zresztą człowiek bardzo zasłużony. Tego bym się nie spodziewał. Ale to oczywiście jest moim zdaniem tylko zbieżność nazwisk. Niemniej jednak temat tutaj jest ciekawy. Ewidentnie figura Chrystusa. Tak, no to jeszcze raz was witam. Słuchajcie, mamy nietypowe znalezisko w Ligocie. Ewidentnie płyty grobów. Jak wiedzę, wszystko taras. Jeszcze te stare takie, jak robili. Są jeszcze pozostałości tablic z napisami.
Tam też jest tablica. Widać ją. Jest tablica. Też, ale nie da się nic odczytać. Niekompletne. Tylko jedyna. Jakieś pomniki rozbierali i tutaj to przywieźli. Wazon rozczaskany. Też zaś jakieś pozostałości po tablicy. Tam pozostałości po tablicy. Ale już się nie da odczytać. Ile tu tego jest? Matko Bosko, to już jest starsze. Jakiś gruz, ale tych pozostałości po grobach tutaj nigdy ich nie widział. Już tego tu jest masa. Pilar jakiś. Matko Boska. Same pomniki rozwalone. Szwaro jakiś. Zobaczcie. Kurde, tego tu jest. Ludzie tak jeżdżą i nie widzą tego. Masakrycznie dużo. Płyty, tu jakiś taras, i zaś są napisy: ufam tobie. No to jest ufam tobie, prawdopodobnie jest napis. Ale się porobił, to uważać, żeby nie stanąć. Wszystko z grobów. Z cmentarza jakiegoś. Ależ tu tego jest. Fundament. Jakiś co? Woźniak. Matko Bosko, Częstochowska. Oni to tu nas wozili, ten gruz. Pewnie brzegi stawów będą umacniać. Kostki jakieś. Z tego tu jest masakracznie dużo. Dobra, schowiem sobie jakiś ten rower. Gruzowisko niesamowite, ale te pomniki robią niesamowite wrażenie. Też jakieś napisy. Kurczę, tego jest. I to w mojej miejscowości taki numer. Takie odkrycia. Wiedziałeś, że tu jest wysypisko takiego gruzu,
ale nie myślę, że to jest grobów. Ale tu jest spierony. Tu mi rowera tak nie będzie już widać. To jest ogień. Chcesz patrzeć pod nogi. Jakiś gruz. Podziwiajcie się, to jest z grobów. Zgroza. No to tam widział, że to tam jeszcze jakaś dali jest. Jest luk. Na razie jest. Kurde. Bardziej jakieś płyty, ale... kostki, o. Jeszcze szło kaj wyłożyć. Są kompletne. Chociaż to widzę, że to są kostki z pasem. Takim pomalowanym jak na perunach. Ktoś rękawice zostawił. Ja pierdzielę, to już zarośnięte tu jest. Się tam jeszcze ciągnie. Matko Boska. Chyba niczego z mojego rowera nie zajmował. Co tu się odwalo? Jakie tu jest gruzowisko? Logry kolejowe. Boże jedyny, ile tego tu jest. Święty Panie. Tu już ewidentnie z jakiejś rozbiórki. Kurczę, tego tu jest. To aż tam ku tej rzece idzie. Już ta nie wyda los. Ale tego jest mnóstwo tu. Taki gruzowisko. Ja pierdzielę. Ale tu już wygląda na to, że to już jest starsze. No nic, na razie kończę to filmowanie. Jak coś będzie dali, to pokorzę. Dobra, no to wydaje mi się, że wszystko, że tutaj to poobchodził. Mnóstwo jakichś płyt z grobów. Pozostałości po chałupach, jakiś gruz, ale mnóstwo tego tutaj jest. Sami widzicie, aż tam się to ciągnie. Porobiłem dużo zdjęć. Oj, temat będziemy drążyć. Zobaczcie, jakaś się to ciągnie. Jakieś kolejowe logry. Tutaj, jak ktoś nie wie, to mamy po lewej stronie Starorzecze rzeki Jasienicy. Ostatnio tutaj był niesamowity syf. Jakże był. Ale członkowie grupy Czechowicza nie dla przyrody wysprzątali to tutaj. Dobrze zrobili. Jest wysprzątane.
pojechane. No piękne też jest. Stawami. Zobaczcie. Perunów, kalogry kolejowe, no to powiem wam, że mnie zastanowił. To bardzo poważnie. Tu zacznijmy jakieś gruzowisko. Podejrzewam, że to jest wszystko do umocnienia stawów. Ale zechcamy dokryć biegunę wszystko z kolei. Prawne drzwi, aby się właśnie coś zrobiło. Tak, no to znowu, że jest w bigocie. Słuchajcie, znowu była guma. Znowu była pana. I już w tym momencie przestają być żarty. Trzecio pana w tym tygodniu. A więc sytuacja dość dziwaczna, bo z tyłu wymieniłem i opona, i dętka, więc w zasadzie te rzeczy zostały wykluczone, jeśli chodzi o przyczyny. No i mamy taką dziwną sprawę. Jeśli zaświecę gumę, to najprawdopodobniej przyczyną będzie owijka na rawce. Być może Kajś już tam coś się dzieje i przebiją. To no w zasadzie nie rozumie tego, jakby to miało przebijać, skoro żeś ją sprawdzał i tam było wszystko w porządku. Jeśli ktoś wie, niech napisze w komentarzach, jak się spotkał z taką sytuacją. Próbowałem to zakleić, ale w końcu zrezygnował i założyłem nowo dymka z centrum rowerowego. Taki sklep rowerowy internetowy jest. Centrumrowerowe.pl. I mam nadzieję, że już wszystko pójdzie tak, jak powinno. A to jest taka. Trasa rolkowa, trasa rowerowa. Fajnie zrobione, nawet.
przejmujemy po lewej stronie stadion Mosir, Czechowice Dzielice. To jest park Szwajcarsko-Dolina. Nowiutki. I na koronie tego jest to trasa rowerowa. Zakaz prowadzenia. Trasa rolkarska. No to tam jeździć nie będziemy. Oczywiście na rowerze. Na rolkach to właściwie to już jedno miejsce. Ścieżka o charakterze górskim z trasą rowerową MTB. Na regulamin. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w gminie Czechowice Dziedzice. Słuchajcie. No pomyśleli, fajnie to wygląda. Trasa MTB. Fajnie to tu wygląda, naprawdę robi wrażenie. Przede wszystkim prawidłowo zrobiono trasa rowerową i rolkarską. Tak, to już ścieżka rowerowa. I moja dawna szkoła, tak zwana resortówka. Barbary właściwie parafii.
lepiej. I wjeżdżamy do Parku Świętej Barbary. Zabyt tej rechotają w stawie. No fajnie. No jest kościół. Ci co tam we futbol grają, to są Ukraińcy. Dobry. To też objazd. Dokładnie, przyjechałem obejrzeć te parki tutaj Szachowickie. Ile masz te torby litrów? To jest 30 litrów. I to jest dużo. Ja je kupiłem za duże po prostu. No wiem, a kupiłem ale 15 za małe. To zależy na co. No dokładnie. Ja to myślałem nad nimi, ale są za duże na mój rower. Duże są, dokładnie. Bo bym po prostu mniejsze koła, mniejsze to bym walił piętami o to. O torbę, nie? No dokładnie. Bo to tak jest, już miałem tak. Większy rower. Większe koło, jak to się mówi, większa rama. No tu są 29. A ostatnio miałem pecha, kurczę, bo w piekarach gumę chwyciłem dwa razy. O rany. A na ten samym kole? Te same tak, koło? Z tyłu. To musiałeś coś mieć w oponie może, nie? No i jest nowa opona. Coś tam musiałeś mieć na oponie, wiesz, chyba coś. Coś tam musiało być. Prawdopodobnie jakiś drut. A drut, wódź, to trzeba tą oponę poprzewijać, po palcem posprawdzać długo, bo to... A ona już też była dość stara. Stara. Kupiłem nową. No to pewnie. Co, zadowolony z roweru? Już też jak najbardziej. 4 lata ma. A już też najeździł, no. A dzisiaj tak się wybrałem w sumie bez celu. W parku 7 przejechaj na Kolonia Górnicza. O, spotkałeś jednego rowerzystę znajomego. Bardzo miłe spotkanie.
są budynki dawnej kolonii górniczej. No, słuchajcie, moi koledzy cykliści jadą na Bornholm. Także będzie jakoś rajza na Bornholmie. A tu mamy rekrana. Zaczęła się trasa Velo Metropolis. To oznacza, że wjeżdżamy do województwa małopolskiego. Choć w Małopolsce, że już jest od dawna. A to już są Jaliszewice. Może się nie dało jakoś przejść. Teren prywatny, zakaz parkowania, obiekt monitorowany. O, zakazu wjazdu nikomu. A jak teraz pana chyca, to się dosłownie to zawsze. Orto pana w tygodniu. Doprawdy nie wiem, co by było już przyczyną, dosłownie. Si urbex. Ale leść tam nie będę. Same pokrzyże. Jeszcze i drugie wszystko. Ale fotografia zrobić można. Są te remonty kolejowe, są. I powiem tak, jeżeli ktoś chce, to w tej chwili mógłby się nawet wrypać na te tory, na te glajzy, ale osobiście nie polecam. Bo były takie przypadki, kiedy było już sporo mandatów. A i bezpieczeństwo też najważniejsze.
urbexowo się nam tak minimalnie zrobiło. I zauważyłem, że ewidentnie, za dużo tego słowa ewidentnie używam. A to dlatego, że naoglądałem się faceta, urbexowca, Rządny Przygód. Czyli pan Julian z Krakowa był w naszym regionie. Nawet wiem, Kaj był na urbexie, ale zasada jest taka, że lokalizacji tych obiektów się nie zdradza. Więc nie dowiecie się, Kaj był. W każdym razie mały włos i by my się spotkali. A byłoby to bardzo fajne. Wyjazd do ulicy Kresowej. W zasadzie na południe to ja mogę jechać. Ulica Paracka. Aż takie dziwne uczucie, jakby mi powietrze spieszało. Przypominam wam, że jego nie ma na Śląsku w ogóle, to w Małopolsce. Ewidentnie mam zaciąć kiedy poczytanie. Aby ta druga się mi nie skończy. Tam widzę jakiś dźwięk daleko. Wy go nie widzicie, ale tam ja bym rozumiał. Rzadko bywam tutaj na tych wschodnich terenach. Rejon Bestwiny, Janowic, Pisarzowic. Rzadko, bardzo rzadko tu bywam. Jakoś mnie zawsze na zachód ciągnie. No bo wiecie, bo to schody to ani dobry wiatr. A zwłaszcza teraz. Kurczę, dałoby się kaj do jakiegoś sklepu zajechać. Sprawdzimy jak tam lufty. Chimie. Continental Chimie. Okuna Continental. I to jest kompletnie. O, pierdolę, przekręcę. Jakiś rejs Race Knik 29 razy 22 Continental. A z przodu mu szwalbę Smart Sam. A ten Continental mam tylko dlatego, że szwalbeków nie było w sklepie. Tak, i mamy Wilanowice. Piękny widok na Beskid Mały. Co tam jest? Jakiś głaz? Chyba ten tak widzisz.
duży szyb. Na pewno nie. Jak ktoś, nie, jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Na przykład pan Wojtek, jak wie, to niech napisze. I to wygląda na jakiś włas. Albo jakieś odmetanowanie. Jakby tutaj są niedaleko kopalnie, nie? No słuchajcie, zaś była pana. Zaś była pana. I teraz zaś ściepą całą owinka. Wszystko, żeś to tam wyczyścił. Ale nie masz pewny, czy zaś nie będzie pan. Dlatego postanowienie jest takie. Roba jedzie do domu. Nie tak ta rajza miała dzisiaj wyglądać. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze w całej swojej rowerowej karierze takiego czegoś żeś nie miał. Człowiek uczy się na błędach. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. A, to są tam kolice. Okej. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Ale ja mój. No i to jest dobry pomysł. Jak słyszycie, użyłem nawigacji. Bo już mnie to tak wynerwiło dzisiaj. Ewidentnie muszę zamówić nową owinkę albo chociaż to jakąś taśmą izolacyjną. Kiedyś żeś tak w starym rowerze robił, że taśmą izolacyjną żeś to zabezpieczył i to trzymało. Znaczy się, że tamta opona najprawdopodobniej jest dobra. Dobrze, że przejechał po tym drucie, to był po prostu przypadek, bo przednim kołem też przejechał po drucie. I nic się nie stało. Tak, no to witamy tkaniowie. W miejscu kajtora lata temu przeszła trąba powietrzna. Trąbę widział wtedy. Było w czerwcu właśnie, jakoś tak na początku. Zjawisko bardzo niebezpieczne. I narobiło niestety mnóstwo szkód. Ale was coś czuję niepokojącego. Robić w balonu, go do mnie zawróć, a tu przecież się do przejechać. A mam ustawione na nawigację rowerową. Google Maps. Ciekawe, co mi to tak powie. Cholera jedna. Tak jest zdenerwowany trochę dzisiaj. Klumpaniem dzisiejszym.
A, już jeszcze pamiętam. Kato mnie gdzieś kierował. Nie kieruje tutaj kajowy. Dawno nie był. Ale w zasadzie dobrze, bo przynajmniej jakieś inne tereny. Parknął się do północ. Po lewej stronie jest ta wspominana na początku filmu ta sztreka między Czechowicami a Goczałkowicami. Jak widzicie, nie ma żadnych krajów, więc po prostu no nie mają czy tej cugi nawet jak jeździć. No to tutaj mamy niesamowitą rzecz, a mianowicie to jest nowiuteńki most kolejowy nad Wisłą, funkelnówka, tutaj są jeszcze stare filary, jak był stary most, ale pierwotny most był właśnie w miejscu tego nowego. Ale ten nowy jest dużo, dużo większy i dużo dłuższy. Według starych map tutaj był też słupek prusko-austriacki. Niestety jego losy już są pewnie nam blisko nieznane. A być może już w ogóle go tutaj nie ma. To jest bardzo prawdopodobne. To po wielu przygodach dzisiejszych zakończonych na szczęście dobrze, już się będę z wami żegnał. Następna rajza, trudno powiedzieć, jak to będzie wszystko wyglądało w związku z tymi dzisiejszymi wydarzeniami, ale mam poklejona teraz ta pana i trzymię. Już do chałupy dojada, bo już mam też niedaleko. Tak, i ocisna do chałupy, trzymcie się i do zaś.